Zapraszam na scenę Radosław Koterski, twórca kanału Polimaty. Brawa! Proszę bardzo, to jest dla ciebie. To jest dla ciebie mikrofon. Powodzenia. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Ja faktycznie zostałem poproszony, żebym powiedział, jak to wygląda od strony praktyki tworzenia takiego kanału. Ja podejrzewam, że nie Kryty Krytek albo Adbuster byli zarezerwowani, więc mnie poproszono. Ja się zajmuję tak troszeczkę bardziej niszowymi rzeczami, ale domyślam się, że nie każdy może kojarzyć mój kanał z internetu, w związku z tym ja sobie pozwolę puścić wam taki półtora minutowy chyba albo dwuminutowy filmik, który będzie zawierał kompilację scen z mojego programu. Więc jeżeli mogę prosić o jego puszczenie, to będę wdzięczny, a zaraz potem podzielę się z moimi doświadczeniami, jak zrobić tak. Tak mi się wydaje, że mniej więcej to wiem, żeby treści wideo w internecie były popularne. Witam was serdecznie, moi drodzy, tym razem ze śmietnika, gdzie mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby poznać lepiej naszego odwiecznego towarzysza. Może cię zostawić żona, możesz przeprowadzić się do pustelni, ale bakterie, które są w tobie, nigdy cię nie opuszczą. Przykład? W latach 80. odkryto, że bakteria Helicobacter pylori wywołuje wrzody dwunastnicy i zapalenie żołądka. Badacze, aby to odkryć, wypili zawiesinę z tej bakterii, puścili pawia, ale finalnie się rozchorowali, czym udowodnili chorobotwórczość tej bakterii. We wrześniu 1943 roku generał Browning zaproponował Sosabowskiemu objęcie dowództwa nad całą dywizją powietrzną, ale Sosabowski odmówił. Zrezygnował tym samym z ogromnych zaszczytów i prestiżu, dlatego że twierdził, że jego brygada musi w całości służyć polskim sprawom i zachować samodzielność. Dopiero w 1969 roku jego prochy przeniesiono tutaj, na cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie. Dzisiaj pamięć o generale jest głównie kultywowana w Holandii, gdzie jest uważany za bohatera. Paradoksalnie to również Holendrzy walczyli o odzyskanie jego honoru. Ale po to, żeby kule wkładało się tutaj dużo łatwiej, owijano ją w taką cienką tkaninę z lnu albo bawełny, która najpierw została natłuszczona. I taka latająca chusteczka, która zaraz po wystrzale odpadała na parę metrów dalej, nazywana była flejtuchem od zbitki niemieckich słów fliegen, czyli latać, i das Tuch, czyli chusteczka. Oczywiście ona była umorusana i tłusta, dlatego dzisiaj osobę, która jest brudna jak stół w TVN-ie, nazywamy flejtuchem. Zacznijmy od tego, że pole magnetyczne jest naturalną barierą ochronną Ziemi, które swoim zasięgiem wykracza daleko, na dziesiątki tysięcy kilometrów poza Ziemię. Natomiast sceptycy twierdzą, że jeśli nie przez przebiegunowanie, to Ziemia kopnie w kalendarz z innego powodu, a mianowicie uderzy w nią inne ciało niebieskie. Ciężko o tej porze roku znaleźć dobrego trupa, dlatego musieliśmy sobie go zorganizować samodzielnie. Jeśli oglądasz amerykański serial CSI, to tam możesz często zauważyć, że określa się czas zgonu na podstawie temperatury ciała. W rzeczywistości jest jednak inaczej, bo wystarczy, że osoba, która umarła, miała gorączkę, już wszystkie obliczenia wezmą w łeb. Kiedy straci 750 ml z tej ogólnej liczby, będzie miała już silne zawroty głowy i zacznie się powolna utrata świadomości. Następny litr, to już naszą ofiarę będzie czekała śmierć. O właśnie, ja się tak wygłupiam w internecie, teraz już wszyscy, ja się zawsze tak czuję takie ogromne zażenowanie, jak muszę oglądać te fragmenty raz jeszcze, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, już powinno być, o, jest. I teraz tak, ja podejrzewam, że tutaj wszystkich interesuje, jak wykorzystać wideo po to, żeby promować na przykład niektóre organizacje pozarządowe i to jest na tyle idea bardzo szczytna, że ja faktycznie tutaj przyjechałem do was dzisiaj z Krakowa, żeby o tym opowiedzieć. I teraz problem polega na tym, że ja, jak widzicie, nie zajmuję się promowaniem organizacji pozarządowej czy jakiejkolwiek innej dobrej działalności niestety, ale wydaje mi się, że część z tych zasad, które ja stosuję na co dzień, będziemy w stanie przełożyć na to, co was może interesować, bo w sumie od sierpnia tamtego roku mogę powiedzieć śmiało, że jestem praktykiem tego typu działań. Teraz tak, ja w ogóle jestem na YouTubie człowiekiem przypadku, dlatego że ja wcześniej takie same wykłady, jak w internecie, prowadziłem w formie stacjonarnej, w formie na żywo. I po to, żeby zapromować, i to było faktycznie moim zdaniem rzecz, którą fajnie możemy przełożyć na wasze działania, po to, żeby wypromować tego typu wykłady, pomyślałem, że nagram taki jeden swój wykład,
który gdzieś tam wcześniej prowadziłem na temat damy z gronostajem i po prostu w ten sposób może więcej ludzi zechce przychodzić na takie moje regularne wykłady. I na takim wykładzie, jak tutaj na takiej sali wykładowej, pojawiało się mniej więcej 40 osób, natomiast ten pierwszy filmik o damie z gronostajem obejrzało 60 tysięcy. I to jest dokładnie skala, która pokazuje, jaka jest różnica między dotarciem do kogoś w sposób na żywo albo też nie. I teraz ten pierwszy film bardzo dobrze pokazuje, że najważniejsza zasada, wydaje mi się, że absolutnie najistotniejsza, to jest to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak odnieść sukces na YouTubie, jak zrobić, żeby ludzie oglądali te filmy. I rada jest tylko i wyłącznie jedna, i to świetnie kiedyś podsumował inny twórca YouTube'owy tutaj z Warszawy, osoba, która nazywa się Marko Kubiś. I Marko Kubiś w takim dochodzeniu odpowiedział na to pytanie bardzo prosto. Trzeba robić filmy. I to jest dokładnie najważniejszy element całej tej pracy. Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę w momencie, w którym ja, nie wiedząc, jak to się robi, wypożyczyłem sobie kamerę, poprosiłem mojego brata, no bo przecież sam się jej nie nagram. Mój brat stanął za kamerą po raz pierwszy w życiu, ja stanąłem przed kamerą po raz pierwszy w życiu, no i pomyśleliśmy, okej, nagrajmy odcinek o damie z gronostajem. Gdzie możemy nagrać odcinek z damie z gronostajem? Naturalnym wyborem jest Wawel, bo tam się dama z gronostajem akurat wtedy znajdowała. W związku z tym pełni entuzjazmu z kamerą poszliśmy na Wawel, po czym zawrócono nas już w bramie tam, bo powiedziano nam, że absolutnie nie możemy tam kręcić, dlatego że dama z gronostajem jest zbyt cenna, żeby ktoś tam mógł sobie obok niej opowiadać przy kamerze. W związku z tym cichaczem gdzieś tam na dziedzińcu Wawelu, uciekając praktycznie przed strażnikami, nagraliśmy fragment, no ale dalej nie mieliśmy tej damy z gronostajem. W związku z tym pomyśleliśmy, gdzie tą damę z gronostajem można znaleźć obok Wawelu. No i takim naturalnym wyborem był market budowlany, bo faktycznie zwróćcie uwagę, że na dziale dekoracyjnym, w dziale z ramkami, tam są niektóre dzieła malarstwa polskiego i faktycznie dama z gronostajem też się tam znalazła. I zupełnie przez przypadek, kompletnie przez przypadek, faktycznie całe nagranie powstało w Leroy Merlin, gdzie ludzie chodzili z posadzkami betonowymi, a ja stałem przed tym obrazem i przed kamerą opowiadałem o nim. I to jest coś, co pokazuje, że nie trzeba wiele, żeby publikować cokolwiek w internecie, bo tak naprawdę liczy się pomysł, bo ja zaczynając skręcić na YouTubie, po tym kiedy obejrzało to 60 tysięcy osób, już dzisiaj ta liczba tego pierwszego filmiku już jest dużo, dużo większa, ale wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że okej, no to ja już w takim razie przestanę robić te wykłady na żywo i zostanę w tej formie wideo. I od tej pory zacząłem myśleć, w jaki sposób zrobić te nagrania tak, żeby one były trochę lepsze niż to, co mi się wydawało, że jest w internecie. Bo nie oszukujmy się, większość osób ma takie skojarzenie, zresztą bardzo prawidłowe, że YouTube to są filmy z kotami, i coś tam jeszcze innego. Ja faktycznie miałem dokładnie tak samo. Ja szczerze powiedziawszy myślałem, że tam się nie znajdują żadne jakieś poważniejsze treści i ja YouTube'a korzystałem z niego jako z platformy do komunikacji, nie jakiejś ze społeczności budowania wokół tego, dlatego że ja po drugim filmie się dopiero dowiedziałem, co to jest subskrypcja na YouTubie i wcześniej nie miałem bladego pojęcia o tym, jak to działa. I teraz na podstawie moich obserwacji, to, z czym chciałbym się z wami podzielić, to jest parę ważnych rzeczy, moim zdaniem, które muszą być spełnione po to, żeby ten film na YouTubie ktokolwiek obejrzał. I teraz powiem wam jedną rzecz. Wydaje mi się, że większość osób, która tworzy jakiekolwiek wideo, popełnia błąd na samym początku, dlatego że zaczyna się martwić obrazem. Obraz jest moim zdaniem najmniej ważny na YouTubie. Najważniejszy na YouTubie jest dźwięk, nie wiedzieć czemu. I to jest absolutnie najistotniejsza sprawa. Jeżeli będziecie mieli fatalny obraz, obraz z kamery będzie nieostry, nagracie to w niskiej rozdzielczości 360, która po prostu no, jest rozdzielczością dla telefonów komórkowych, to wszystko wam wybaczą, ale niech jedno będzie pierdnięcie za przeproszeniem w mikrofonie, to wszyscy powiedzą, że w pierwszej minucie i szóstej sekundzie jest problem. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Jeżeli ktoś z was śledzi rzeczywistość YouTube'ową, to widzicie na przykład, jak wygląda nagrywanie filmików przez Maxa Kolonko, który siedzi na tle sprzętu z lat 80. Kadr jest tak samo zawsze, ucięty po jednej i po drugiej stronie, rozdzielczość maksymalna 480 pikseli. Natomiast no, mówi fajnie i mówi fajnie, nie zawsze można się zgadzać z jego poglądami, ale dźwięk ma czyściuteńki. Więc moim zdaniem przede wszystkim nie ma się co przejmować tym na samym początku zwłaszcza.
Ja wam powiem, jak wygląda statystyka na przykład u mnie prac nad obrazem. Wiadomo, że nagranie to jedno, a druga sprawa to jest postprodukcja i zmontowanie tego obrazu. I na przykład Dama z Gronostajem, ten hitowy odcinek, był zmontowany w 12 minut i mi się też wydawało, że to było strasznie długo, bo ja nie znając rzeczywistości internetowej, wyobraźcie sobie, że jedna scena, pierwsza scena z trzech, filmik trwał 14 minut, co jak na YouTube'ową rzeczywistość jest bardzo długi film. Pierwsza scena, która trwała 8 minut, no nie miała zmienionego kadru i tak dalej, więc w 12 minut jesteście w stanie skleić ze sobą trzy sceny w miarę bez problemu. Więc to się udało. Dzisiaj montaż odcinka Polimatów trwa 2 dni. I to jest oczywiście rzecz, która jest jakimś postępem, ale ona nie jest wymagana na samym początku, dlatego że czy ten obraz będzie ładniej wyglądał, on będzie miał piękne kolory, czy też nie, to naprawdę nie gra roli. Najważniejsza moim zdaniem jest treść, którą jesteście w stanie przekazać. Ja nie mówię, że to, co ja mówię, jest bardzo przyjemne, chodliwe, ludzie to lubią, bo ja nie wiem, ktoś to ogląda rzeczywiście, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, natomiast faktycznie wydaje mi się, że jest bardzo ważna zasada, jeżeli robicie filmy i chcecie, żeby one się fajnie rozeszły po internecie, to coś, co ma dobrą treścią, zawsze się obroni. Liczy się jakiś pomysł. Wiadomo, że większość tych formatów YouTube'owych, które są w Polsce, to są zrzynki ze Stanów Zjednoczonych, bo tam to odniosło sukces. To jest moim zdaniem bardzo dobry wzorzec. Jeżeli nie macie bladego pojęcia na to, jak rozpropagować na przykład organizację pozarządową albo jakąkolwiek inną ideę w internecie, to po prostu zobaczcie, jak to robią w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych i wszystko nagle się stanie jasne. Ale korzystajcie z pomocy dobrych ludzi, dlatego że najistotniejsza moim zdaniem jest jakaś kreatywność, jakaś fajny sposób pokazania treści. No zobaczcie, ja odcinek o śmierci mogłem zrobić stojąc na białej ścianie i opowiedzieć o tym. Ale tak nie zrobiłem, bo pomyślałem, że atrakcyjniejsze dla widza i być może w pewnym stopniu kreatywne będzie pokazanie tego, będzie włożenie nagiej mojej dziewczyny do wanny, oblanie jej barszczem jeszcze w szpitalu, opuszczonym szpitalu przy Alejach Jerozolimskich, gdzie było minus 6 stopni na zewnątrz wtedy, a tam nie było okien. Ale barszcz był ciepły, od razu mówię, nie jestem takim sadystą, był ciepły, był podgrzany w czajniku. I ten kadr dobrze zadziałał, bo dzięki temu ja widzę, że ludzie faktycznie zapamiętują takie rzeczy. I teraz to, co jest bardzo istotne, to jest to, że tutaj Gosia o tym wspominała, że tych filmików w internecie jest naprawdę sporo. Jeśli chcecie, żeby ten film został w jakikolwiek sposób zapamiętany, to trzeba się czymś wyróżnić. Mi nie zależy na tym, żeby mój film został zapamiętany, tylko jako osoba, która przekazuje wiedzę, dla mnie bardzo istotne jest to, żeby ktoś zapamiętał tą informację. I teraz w jaki sposób to robimy? Na gruncie neurobiologii to jest bardzo dobrze widoczne. Polega to na tym, że w momencie, w którym w naszym ciele znajduje się cała sieć połączeń nerwowych, tutaj biologia klasa piąta się kłania, układ nerwowy, zapewne pamiętacie takie rzeczy, które się rozrysowywało, że jeden nerw idzie do drugiego, tam się łączy, jest sygnał przekazywany przez synapsy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieważne, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, w jaki sposób my wydobywamy tą informację. I to może być albo wydobycie informacji, albo przypomnienie sobie o waszym filmie w internecie. I odbywa się to właśnie poprzez faktycznie wyciągnięcie tej informacji, która jest gdzieś tam zapisana, przez caluteńką tą sieć połączeń nerwowych. I teraz w jaki sposób my to wyciągamy? Wyciągamy te informacje, które znamy lepiej, bo na przykład kilkakrotnie je zapamiętaliśmy. Wtedy na gruncie neurobiologii staje się taka magiczna rzecz, która jest w ogóle mało romantyczna. Polega to na tym, że to połączenie nerwowe obrasta tłuszczem. I to działa dokładnie tak samo, że ten kabelek, który jest w nas, ma po prostu lepszą izolację. Dlatego kładąc gdzieś izolację w ścianach, dbamy o to, żeby ona istniała, bo każde przebicie powoduje, że ta informacja nie dojdzie. I w połączeniach nerwowych jest dokładnie tak samo. No i teraz tak, w jaki sposób zrobić tak, żeby ten tłuszcz wokół połączenia nerwowego się pojawił? Oczywiście możemy to doprowadzić na przykład dzięki powtarzaniu czemuś i w taki sposób się uczymy najczęściej, gra na pianinie, tak będzie to polegało, ale nie oszukujmy się, nikt nie zobaczy waszego filmu w internecie więcej niż parę razy. Nie będzie on oglądał go kilkukrotnie, żeby się go nauczyć na pamięć albo żeby mu to weszło w coś. Więc jedyny sposób na to, jak możemy to zrobić, to jest skorzystanie z czegoś, co znowu się odwołujemy do neurobiologii, co nazywamy neuroasocjacją, czyli określonym skojarzeniem. Jeśli skojarzymy z czymś informację, którą przekazujecie, albo film, albo treść, czy cokolwiek chcecie zrobić, z czymś dodatkowym, co zostanie zapisane jeszcze w paru innych miejscach,
to w takiej sytuacji do tej informacji dojdziemy szybciej. I w jaki sposób to możecie zrobić? Musicie wiązać informacje z określonymi stanami, z uczuciami. Może to być śmiech, płacz, oburzenie. Ja jestem rozbawiony za każdym razem, jak ktoś mi zarzuca promowanie pornografii w internecie, kiedy informacje na temat... Coś popsułem? Okej. Okay. Okej, przepraszam, nie słyszycie mnie, teraz już jest dobrze. Okej, czyli nie słyszeliście pierwszej części prezentacji. Nie było nic ważnego. W każdym razie chodzi mi o to, że w momencie, w którym ktoś mi zarzuca właśnie, że w odcinku o deprywacji sensorycznej, która właśnie mówi o tym, że jak się zachowuje organizm, kiedy odetniemy go od bodźców i tak naprawdę wyłączymy mu zmysły. I ktoś ostatnio się zgłosił na sali i powiedział, że no, ale takie trochę niesmaczne było w odcinku o deprywacji sensorycznej użycie dmuchanej lalki z sex shopu. Ja zapytałem jedną rzecz, a czy wcześniej znałeś zjawisko deprywacji sensorycznej? Nie. Świetnie, dzięki tej lalce właśnie je zapamiętałeś. I o to chodzi. To jest bardzo istotna sprawa. Wiązanie tego z określonymi stanami. I stąd też, jeżeli chcecie promować cokolwiek w internecie, wiążcie to z tym. Nawet gdy ktoś się oburzy, nawet gdy ktoś się zaszokuje, czy jakikolwiek inny problem będzie, to faktycznie naprawdę dobrze to działa. I teraz moim zdaniem tutaj bardzo, bardzo też coś, co dla was może być ważne, to jest to, że tworząc jakąkolwiek treść w internecie, dbajcie o scenografię. Zawsze 100 razy lepiej zadziała to, jak chociażby nawet przekażecie swoją treść, będąc w parku, niż na tle białej ściany. I ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to jest to, że doceniajcie siłę YouTube'a. Jurek Owsiak dzisiaj o tym dość długo mówił, natomiast ja chcę, żebyście sobie zdali sprawę z tego, że tendencje idą w tę stronę, że za chwileczkę YouTube będzie poważniejszym graczem niż telewizja, niż w ogóle wideo w internecie. Dzisiejsi nastolatkowie nie mają pojęcia bardzo często o tym, jakie są programy w telewizji. Często już młodzi ludzie nie mają telewizora. Ja to widzę bardzo, bardzo prosto, kiedy w 2011 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych zaczęła spadać oglądalność programów. W związku z tym to w najbliższym czasie będzie przyszłość komunikacji. Być może doczekamy takich czasów, że za 7-8 lat cała transmisja z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nikt się nie będzie przejmował telewizją, tylko będzie w internecie. Tyle z mojej strony, już mnie zganiają, więc spadam. Bardzo mi było miło dzisiaj tutaj być z wami. Jeśli macie jakieś pytania, to nie wiem, czy mamy na to czas. Tak, mamy czas, oczywiście, zostań na scenie. A muszę ci powiedzieć, brawo, muszę ci powiedzieć, że myślimy o tym, żeby finał orkiestry był w internecie i tylko w internecie. Myślę, że kiedyś przyjdzie taki czas, faktycznie. Słuchajcie, nie ma z nami gości, jesteśmy my i jestem do waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście zadać pytanie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest z nami Radek, bardzo proszę was o to. Jeżeli macie pytania do nas, to teraz jest czas dla was. Proszę uprzejmie. Tak, o, jest tam pytanie. Mamy aktywnego uczestnika. A jeszcze tweetów natrzaskałem. Nie, dobrze. Ja mam takie pytanie, bo przyznam, że nie znałem twojego kanału, ale na pewno już masz nowego subskrybenta. O, bardzo mi miło. Teraz, kim jesteś z wykształcenia? Dobre pytanie. Prawnikiem. O, też mam tę przypadłość i robię w informatyce. A, to jest tak, jak się komuś nudzi na studiach, to jest najlepszy przykład. Dlatego chciałem pogratulować, bo super pomysł i tyle. Mam nadzieję, że będzie inspirujący dla organizacji. Bardzo dziękuję za uznanie, jakby to powiedział wróżbita Maciej. Proszę bardzo, czekamy na następne pytania. Tutaj bardzo proszę, po lewej stronie. To tak naprawdę nie zupełnie będzie pytanie, tylko komentarz wspierający to, co tutaj było w tej prezentacji. Ja się przedstawiłam wcześniej, reprezentuję Centrum Praw Kobiet, ale jestem też wykładowcą tutaj w Kolegium Civitas. I tak naprawdę prowadzę takie trochę alternatywne zajęcia, bo w dużej mierze bazuję na YouTubie. Moi studenci chyba to lubią, ja bardzo. I się śmiałam, że jeżeli nie będzie kiedyś internetu, no to te różne rzeczy, łącznie z piosenkami, będę chyba śpiewać. No ale na szczęście wszystko tu dobrze działa. I chciałam powiedzieć, a pod kątem organizacji właśnie pozarządowych, że to wszystko, co jest w YouTubie, na YouTubie, to jest naprawdę ogromny potencjał. Tam to, z czego ja korzystam, to nie są tylko piosenki przy analizowaniu treści i tak dalej, ale też są kampanie społeczne, które bierzemy, jeżeli na przykład miałam zajęcia w ramach kursu Social Issues in Contemporary Art and Music, to jest dla mnie po prostu... Internet, YouTube to jest podstawa egzystencji w tym momencie
i mamy piosenkę o AIDS, tak? Dla przykładu mamy o AIDS Bruce'a Springsteena. No ale potem wchodzimy dalej, szukamy i jest kampania WHO i oglądamy ten film i analizujemy też przekaz. Więc to jest taki alternatywny sposób rozprzestrzeniania się tej informacji NGO-sów. A jeżeli tutaj były panie z Fundacji Dzieci Niczyje, to jeżeli jest temat child abuse, tak, czyli przemocy wobec dzieci, no to też, jeżeli na przykład będzie, no akurat prowadziłam zajęcia po angielsku, więc na tych angielskojęzycznych bazowałam materiałach, ale jeżeli ktoś prowadzi coś takiego po polsku, czy w ogóle ten temat gdzieś się pojawia, nawet w środowisku akademickim, czy jakimkolwiek, no to też przykład kampanii z dzieciniczych też jest fajny. Super. Prosimy o komentarz. Zgadzam się. Zgadzam się. My też. Bardzo dziękujemy za tę uwagę. Cześć, z tej strony Maciek Dobrosielski. Ja chciałem się zapytać, bo bardzo często osoby, które prezentują się przed kamerą, na początku mają tremę, nawet jeżeli występują w sali, gdzie jest tylko operator i oni sami. Jakie proponujesz sugestie, żeby te bariery przełamać? Chętnie posłucham. Na gruncie psychiatrii, Xanax. Natomiast... Bądźmy szczerzy. Nie, ale tak zupełnie na poważnie, to ja wiem, że to jest bardzo duży problem, lęk przed wystąpieniami publicznymi i wydaje mi się, że to jest rzecz, która najczęściej obrosła wokół takiego mitu pod tytułem albo się to ma, albo się tego nie ma. Ja tego z tym nigdy nie miałem problemu, ale na przykład bardzo dobrym przykładem jest mój brat, który zaczął robić filmy na YouTubie dwa miesiące temu i on nigdy tego właśnie nie miał. On się zawsze bardzo spinał i tak dalej, ale po 4-5 wideo to przechodzi. To jest już taka sytuacja, że my musimy pamiętać, że nie jesteśmy na żywo. Tutaj nie jest tak, że mamy wydawcę w uchu, który nam mówi, co mamy robić i potem lądujemy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki filmik w internecie, jak pani relacjonuje o tym, że tory były złe. To ta pani, która mówiła, to tak, o widzę, że są entuzjaści tego filmiku, to faktycznie ona się bardzo spięła i nie wiedziała, co tutaj mamy robić. Natomiast tutaj to nie jest na żywo, można zrobić dubla, można zrobić 7 dubli, więc da się bez problemu to pokonać. Najgorsze jest to, żeby po prostu zrobić to pierwszy raz. Potem już pójdzie bez problemu. Super. Czy może jest pytanie z internetu? Zerkam w tamtą stronę. Redakcja nasza bacznie czuwa nad tym, co wpisujecie w internet, tagując to #GoOnline. Zanim się dowiemy, czy jest pytanie z internetu, to ja zadam ci jedno bardzo konkretne pytanie. Ile osób jest zaangażowanych w powstanie takiego filmu w Polimatach? Jedna, czyli ja plus moja dziewczyna, która w tym momencie pełni dla mnie bardzo, bardzo ważne funkcje, dlatego że jest moim operatorem po pierwsze i konsultuje ze mną scenariusz, na przykład w momencie, w którym nie mam pomysłu na jakąś lokalizację, ona bardzo chętnie mi takie coś podrzuca. Ale właśnie to jest też magia YouTube'a, że nie potrzeba całego sztabu wydawców, żeby coś takiego zrobić. Ja się dowiedziałem ostatnio przy jednym programie TVN, na przykład przy Szymonie Majewskim, pracowało od 70 do 100 osób. Ja taką pracę muszę wykonać sam i to muszę zrobić tak, żeby dostarczyć widzom odcinek co tydzień, więc to nie jest proste. W takiej skali, jak ja to robię, to już jest taka normalna praca, bym powiedział, ale no, faktycznie nie potrzeba dużo osób. Serio. A jak jest proces produkcji tego filmu? Czyli ja rozumiem, że piszesz scenariusz, później szukasz sobie planów, czy to jest tak jak produkcja filmu? Tak, to jest gorzej niż produkcja filmu. U mnie największy problem polega na tym, że najwięcej czasu zajmuje mi stworzenie scenariusza, czyli zgłębienie tej dziedziny wiedzy. Ja się nie zajmuję jedną rzeczą, tylko Polimaty, właśnie jak sama nazwa wskazuje, zajmują się wieloma naukami, w związku z tym ja czasami mam większy albo gorszy problem. Odcinek o końcu świata, który wiedziałem, że muszę zrobić, bo był koniec świata planowany, więc trzeba było odpowiedzieć na pytanie, że tak nie będzie. To było z dziedziny fizycznej, z której ja nie mam zupełnie żadnego nic wspólnego i tam ten scenariusz powstał 2 tygodnie, bo musiałem to konsultować z całą masą specjalistów, ale było warto, bo odcinek obejrzało 1 000 000 osób, więc to jest bardzo dobry wynik. Natomiast inne scenariusze powstają 3 dni, potem 2 dni kręcenia, 2 dni montażu i on się ujawnia. Czyli przez cały tydzień się go tak naprawdę robi. Super. Wiem, że jest pytanie z internetu. Tak. Tak, mamy pytanie z internetu, to samo, które wcześniej było do Gosi, więc pytanie od Rafała Górskiego. Jakie wideokampanie społeczne uważa pan za najlepsze i warte do wzorowania? Wideokampanie społeczne, tak? Świetna kampania społeczna, którą widziałem w ostatnim czasie, ona się opierała na takim założeniu, że wykorzystała wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem,
To była kampania o ratowaniu psów z rysiem z klanu, nie wiem czy widzieliście, która była świetnie, świetnie odpowiedziała na to, że się da po prostu zrobić to w internecie dobrze. Sprzęt został pożyczony, zostało to zrobione wszystko kosztem domowym przez grupę 3 osób, która zrobiła coś takiego, że kampania była z tak dobrym pomysłem zrobiona, że odcinek prawdopodobnie oglądało 2 miliony osób, więc to jest jak na internet nawet to jest potężna liczba. Świetnie, świetnie dobrane skojarzenie, to znaczy miał tam wystąpić gangster i miał przeklinać. I ktoś pomyślał, kto nam się najmniej kojarzy z byciem gangsterem i przeklinaniem. No i wybór padł na Rysia z klanu. Co się okazało, że faktycznie ludzie po raz pierwszy zobaczyli, że on zna słowa na K. I między innymi to spowodowało, że ja uważam tę właśnie kampanię za coś najskuteczniejszego w ostatnim czasie. Mamy jeszcze jedno pytanie z internetu. Poproszę. Pytanie, czy przekleństwa w spotach są ok? Nie, dlatego że ja uważam, że... Znaczy, zależy jaką one pełnią funkcję, bo w momencie, w którym pełnią funkcję wzmocnienia jakiegoś przekazu, to czemu nie? Ja jestem w ogóle zwolennikiem nieprzeklinania w internecie, natomiast ja jestem autorem między innymi filmu, który odpowiada na pytanie, jak przez 9 minut bezkarnie poprzeklinać sobie w internecie i nikt wam nie zwróci na to uwagi, a mianowicie zbadałem pochodzenie wszystkich polskich wulgaryzmów najpopularniejszych i faktycznie wtedy, używając je jako w naukowym brzmieniu, mogłem sobie na to pozwolić, ale w momencie, w którym przeklinam, na przykład w ostatnim odcinku mówię brzydkie słowo na P, to scenzurowałem je w ten sposób, że nawet zakryłem kwadracikiem swoją twarz, więc ja jestem przeciwnikiem przeklinania. Tak, i bardzo was proszę, nie stosujcie słowa zajebiście, które jest straszne. I ja jestem bardzo zbuntowany przeciwko temu, że ono jest w komunikacji w Dzień Dobry TVN i wszędzie indziej. To jest taki mój osobisty apel na koniec. Dobrze, dziękuję wielkie brawa. Radosław Kotarski, twórca kanału Polimaty.